Leć babcię postrasz. Leć babcię wystraszyć. Sonię straszy. Chodź tu. Masz tylko jedną twarz. Nie bój się. Widzieć światu, kim jesteś. Jedna twarz, która czyni cię wyjątkowym. Wizytówka. A pokaż mamusiu, jaka jesteś śliczna. Kochasz mamusię? Na Naturcept to połączenie siły sił i innowacyjnej technologii. W pastylkach na gadżu Naturcept zgromadziliśmy naturalne sprawy. Dziewany. Pia werbena. Naturcept. Naturcept. Straszne to dziecko nasze. Boję się! Boję się! I chyba wszyscy się zgodzą, że bez względu na to, Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata, turniej czterech skoczni jest jednym z celów głównych chyba każdego zawodnika. Nie może być inaczej również podczas 60. odsłony tego turnieju. No i tradycyjnie już pierwszy dzień nowego roku na olimpijskim obiekcie w Garmisch-Partenkirchen, obiekcie, który kosztował aż 14 milionów euro, wybudowany w miejsce starej olimpijskiej skoczni, górujący przepięknie nad miastem, i właśnie na tym obiekcie rozgrywane będą zawody. Zawody, drugi konkurs 60. turnieju czterech skoczni. Wspominali o tym Maciej Kurzejewski. Pozostał w gronie tych, którzy marzą tutaj i też mogą wygrać nagrodę w miliona franków. Stanie się tak. Co ty robiłaś, tacie? Kiedy Grzegorz Kierencauer wygra pierwszy krok w Oberzlocie, będzie wspominał. Co robić mamie? Na podium Andreas Koppler był drugi, Tomasz Morgenstern trzeci. Ten konkurs został zarówno w Oberzlocie, teraz jeszcze tutaj w Garmisch-Partenkirchen. Daj mamie buzi. Na wielu dyskusji. Co ty robisz? Mama ma cici? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Teraz to troszeczkę przeznaczono. One for all for Grzegorz Schlierencauer, czyli jeden dla wszystkich, wszyscy. Dzięki. Dla Grzegora Schlierencauera. Co? Co? Kocham cię. Też, też. A tatusia kochasz? Jak będą przebiegały dzisiejsze zawody, jeżeli chodzi o pogodę? A babcię? O co się? Babcię kochasz? O, babcia am. W tej stronie żadnych niespodzianek być nie powinno. Na czterech kolorach w dzisiejszych zawodach. Już w pierwszej farze Kamil Stur zmierzy się z Martinem Kochem. Kamil Stur, który padł ofiarą oczywiście fatalnych warunków atmosferycznych. Pamiętamy to doskonale, kiedy Łukasz Pruczek, stojący na platformie trenerskiej, wspólnie obok z Walterem Kochem, zapalony jednak zielone światło i Łukasz Pruczek dał znak Kamilowi, który przepadł w drugiej serii i zakończył rywalizację pa. Na 20. miejscu. Oto właśnie Walter Kochem na naszych ekranach. Szef zawodu.